Minęła 17.30, zaczynamy popołudnie z TVP3 Rzeszów. Adam Bienias, witam i zapraszam. Dziś w programie dużo miejsca poświęcimy m.in. muzyce klasycznej. W studiu jest już pani profesor Marta Wierzbieniec, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej, z którą już za chwilę porozmawiam m.in. o tym, co ciekawego w lutym będziemy mogli usłyszeć właśnie w Filharmonii. Ale dziś mówić będziemy także o 11. Międzynarodowym Forum Pianistycznym, które już w niedzielę rozpoczyna się w Sanoku. Przypominam też o Facebooku, proszę śledzić nasz profil, bo tam nie tylko zdjęcia, filmy, ale także dużo niespodzianek. Dziś za oknem mieliśmy do czynienia z pogodowym galimatiasem. Raz świeciło słońce, chwilę później sypał śnieg. Już teraz pokażemy Państwu film nadesłany przez jednego z naszych widzów. Taką śnieżycę można było dziś zobaczyć w Rzeszowie. To film nagrany w okolicach ulicy Rejtana. Jutro również czeka nas pogodowa przeplatanka, śnieg, jeśli popruszy, to zwłaszcza o poranku w Bieszczadach. A w kolejnych dniach na zmianę trochę słońca, trochę deszczu, trochę śniegu. Można by wręcz zacytować Ryszarda Rynkowskiego, że oto jak w porach roku Vivaldiego zmienia się światło w naszych oczach. Ale dziś, tłusty czwartek, to wyjątkowy dzień roku, dzień, w którym wcale nie musimy liczyć kalorii, ale warto pamiętać o tym, że jeden pączek ma średnio 340 kalorii. Tak więc ja życzę Państwu smacznego i zapraszam na nasze kalendarium. Sprawdźmy, co wydarzyło się w przeszłości właśnie 4 lutego. Zamiast piasków Sahary najwyżej złote piaski. Zamiast amazońskiej dżungli – mazurskie lasy. Zamiast wypraw dookoła świata – rejs po mazurskich jeziorach. Fundusz w czasów pracowniczych nie miał w swojej ofercie all inclusive, za to spełniał marzenia o hebanowej opaleniźnie. Urlop nad morzem był szczytem pragnień pracowników tarnobrzeskiego Siarkopolu i rzeszowskiego Zelmeru. Trzeba jednak pamiętać, że wypoczynek organizowany przez władze służył nie tylko regeneracji, ale także indoktrynacji. 60 lat temu zmarł współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, pierwszy kustosz przemyskiego Muzeum Kazimierz Osiński. Kierował jedną z pierwszych w Polsce stacji archeologicznych, był zapalonym kolekcjonerem zabytkowych medali i monet. Najcenniejszą częścią kolekcji książek Jana Nowaka-Jeziorańskiego są wydawnictwa Instytutu Literackiego w Paryżu. Imponujący księgozbiór legendarnego kuriera z Warszawy i wieloletniego dyrektora Radia Wolna Europa liczy 900 woluminów. Trafił do Tarnobrzega jako dar Ossolineum dla Muzeum Historycznego. W życiu każdego człowieka są wydarzenia, do których warto wcześniej solidnie się przygotować, aby nie dać plamy, uniknąć rozczarowań i czerpać przyjemność pełnymi garściami. Taką wielką chwilą jest pierwsza wizyta w życiu w Filharmonii. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy wybierałem się do Filharmonii, babcia zadbała o to, żebym był dobrze ubrany i dodała, że najważniejsze, żebym uważnie słuchał i dobrze zapoznał się z repertuarem. I między innymi o najnowszym repertuarze Filharmonii Podkarpackiej, o tym, co będziemy mogli usłyszeć właśnie w lutym w Filharmonii, porozmawiam z moim i Państwa gościem, panią profesor Martą Wierzbieniec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa i bardzo dziękuję za te słowa. Bardzo się cieszę, że ma Pan takie wspomnienia ze swojego pierwszego pobytu w Filharmonii, ale muszę Panu i Państwu powiedzieć, że wiele osób, z którymi rozmawiam, pamięta ten swój pierwszy pobyt na koncercie. Ja zresztą także mam takie bardzo dobre wspomnienia ze swojego pierwszego koncertu, kiedy jako uczennica wtedy Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia byłam na koncercie Filharmonii. Do dzisiaj pamiętam, że wtedy wykonywana była suita Peer Gynt Edwarda Grieg'a. Do dzisiaj to dzieło stało się jednym z moich ulubionych utworów, które chętnie słucham. Ale rzeczywiście przed nami wiele atrakcji i artystycznych, koncertowych i właśnie jutro zaczynamy drugą część sezonu koncertowego. To już 61. sezon artystyczny Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Myślę, że tak zróżnicowany program, ta oferta, którą dla Państwa przygotowaliśmy, będzie odpowiednia dla każdego i każdy z Państwa na pewno znajdzie swojego ulubionego kompozytora, a może i wykonawcę, bo zabrzmią zarówno utwory znane, chętnie słuchane, które kiedyś krytyk muzyczny nieżyjący już Janusz Cegieła określił jako prawdziwe przeboje mistrzów. Niewątpliwie takim dziełem jest Piąta Symfonia Beethovena i tego utworu będzie można posłuchać już
26 lutego, ale pierwszy koncert z nowej części sezonu już jutro, w piątek, 5 lutego, wystąpi Kaja Nowak. To skrzypaczka, która urodziła się w Łańcucie, w Rzeszowie, chodziła do średniej szkoły muzycznej, a studia ukończyła najpierw w Warszawie, następnie w Hadze. Jutro będzie można panią Kaję Nowak usłyszeć Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, a skrzypaczka wykona koncert Dworzaka. Wieczór ten poprowadzi maestro Mirosław Jacek Błaszczyk. Ale ciągle przecież jeszcze trwa karnawał. Skoro dzisiaj tłusty czwartek, to znaczy, że niebawem ostatki. I na ostatki do Filharmonii zapraszamy państwa również we wtorek o godzinie 19, 9 lutego, zupełnie wyjątkowy koncert. Koncert trzech sopranów. Taki wieczór zatytułowany Koncert trzech tenorów znamy. Odbywał się zarówno z udziałem wielkich, wspaniałych artystów, trzech tenorów światowej sławy, ale też w skali ogólnopolskiej trzech tenorów niejednokrotnie sięga i proponuje taki program. U nas trzy soprany już we wtorek. Są jeszcze bilety. Zachęcam państwa, tę końcówkę karnawału proszę spędzić w Filharmonii, ale kolejny nadzwyczajny koncert już niebawem. Ale musimy tutaj przerwać i powiedzieć więcej o tych biletach, prawda? Bo nasi widzowie zawsze czekają na niespodzianki. Takie bilety i takie niespodzianki dzisiaj na nich także czekają w naszym programie, prawda? Zapraszam państwa. Dwa podwójne zaproszenia czekają na państwa tutaj. Właśnie są to zaproszenia na ten szczególny karnawałowy koncert. I oczywiście więcej informacji na naszym Facebooku. Pani profesor, ja zapytam o to, czy Filharmonia przez te lata się zmienia? Czy Filharmonia się otwiera też na młodych ludzi? Ja mam tutaj na myśli to, że ci, którzy może na co dzień nie słuchają muzyki klasycznej, przychodzą do Filharmonii choćby na występy takich popularnych artystów, prawda? Którzy swoje koncerty również w wersji akustycznej. Czy to jest też taki sposób na przyciąganie ludzi i zachęcenie ich do tego, żeby odwiedzali częściej Filharmonię? Ja przede wszystkim bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że powiedział pan, użył pan sformułowania muzyka klasyczna, bo niestety często, nie wiadomo zupełnie dlaczego i od kiedy to się zaczęło, jest używane określenie muzyka poważna. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Mówili o tym już wielcy krytycy muzyczni, zastanawiają się nad tym twórcy i odtwórcy muzyki i na pewno jest to muzyka ważna, używana, nazywana często jako muzyka klasyczna, ale rzeczywiście Filharmonia nie tylko powinna, ale po prostu musi otwierać się na nowe trendy, na nowe propozycje, na nowych słuchaczy i jestem przekonana, że tak się dzieje także u nas w Rzeszowie. Stąd różnorodność programowa, stąd w ofercie koncertowej pojawiają się dzieła, które jeszcze nigdy w Rzeszowie nie były wykonywane. Niekiedy nawet takie, które nigdy w Polsce nie były wykonywane. Przykładem może być koncert, który odbył się w ubiegłym tygodniu, a jeszcze takich wieczorów do końca sezonu, gdzie koncert finałowy zaplanowaliśmy na 17 czerwca i jeszcze kilka takich wieczorów będzie i bardzo państwa zachęcam. Nie zdążę tu powiedzieć o każdym koncercie, ale proszę wierzyć, o każdym mogłabym opowiadać i argumentować, dlaczego uważam, że on jest nadzwyczajny, szczególny i dlaczego powinni państwo w nim uczestniczyć, albo co warto posłuchać, na co warto zwrócić uwagę. To powiedzmy może więcej pani profesor o koncercie walentynkowym, ponieważ mamy luty, zbliżają się walentynki. To czego możemy się spodziewać? 13 lutego koncert Filharmonii, tym razem o godzinie 17, bo to walentynkowy wieczór, walentynkowe popołudnie. Życzymy państwu oczywiście wszystkim wielu wspaniałych wrażeń koncertowych i tych wspaniałych wieczorów, takich jak walentynkowe, aby się powtarzały i było ich w całym roku jak najwięcej, ale zapraszamy, będzie można posłuchać pieśni, arii, duetów, oczywiście, jak to na walentynki przystało, duetów miłosnych. Ale koncerty Filharmonii, wracam do pana pytania, odbywają się także o nieco lżejszym charakterze, poza muzyką symfoniczną, poza wspaniałymi koncertami z udziałem znanych wykonawców i takich, którzy być może w Rzeszowie debiutują. Poza takimi koncertami właśnie też muzyka rozrywkowa. Niekiedy są to wieczory organizowane
także przez wiele innych podmiotów, z którymi współpracujemy, wynajmując salę, użyczając właściwie filharmonii, bo to przecież nie tylko sala, ale i całe zaplecze, garderoby, obsługa i tak dalej. I chcę powiedzieć, że tego typu przedsięwzięć odbywa się w filharmonii bardzo dużo. Chociażby w 2015 roku właściwie średnio w miesiącu odbywa się w filharmonii około 12-14 różnego rodzaju imprez. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że najczęściej miesiąc ma 4 tygodnie, ale również chcę powiedzieć, że to jest niezwykle istotna działalność, biorąc pod uwagę, że mamy jedyną filharmonię w naszym województwie, jedyną orkiestrę symfoniczną w naszym województwie i co jest niezwykle cenne i co jest warte zauważenia i właściwie ukłonu wszystkim tym, którzy kiedyś tę filharmonię tworzyli, tę orkiestrę tworzyli, że orkiestra i filharmonia funkcjonują w mieście, gdzie nie ma akademii muzycznej, a wszyscy muzycy tworzący ten zespół są absolwentami akademii muzycznych rozsianych przecież po całej Polsce. Pani profesor, to my w takim razie teraz przenieśmy się do filharmonii, zobaczmy jak to było na koncercie, który zainaugurował ten sezon w Filharmonii Podkarpackiej. Bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie Państwa zapraszamy do filharmonii, bo będzie się działo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz mamy zaproszenie dla wszystkich licealistów i młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą zostać prawnikami. A nasza propozycja to kampania edukacyjna Świadomy swoich praw. Do udziału w kampanii zaproszeni są studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uczniowie z mniejszych szkół, liceów ogólnokształcących województwa podkarpackiego. W tym roku podczas 5. edycji kampanii również zaprosiliśmy 3 szkoły z większych miast województwa podkarpackiego, z którymi stale współpracujemy. Kampania edukacyjna polega na przedstawieniu i przygotowaniu symulacji rozprawy sądowej przez uczniów z liceów ogólnokształcących pod stałą opieką studentów Wydziału Prawa i Administracji. Studenci mogą zgłaszać się do 5 lutego 2016 roku. Studenci, jak również uczniowie szkół. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.cep.pl, jak również na naszym fanpage'u na Facebooku. Możecie nas znaleźć na zakładce Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej. Już w najbliższą niedzielę w Sanoku rozpocznie się 11. edycja Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady bez granic. Zdaniem organizatorów w tych dniach Sanok przemienia się w międzynarodową stolicę muzyki klasycznej. A czego możemy się spodziewać w tym roku? O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem, panem Januszem Ostrowskim, dyrektorem forum i organizatorem. Witam pana bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, przed momentem wspomniałem, że Sanok zamienia się w te dni w taką stolicę muzyki klasycznej, ale Sanok kojarzy nam się też z tą bramą Bieszczad, prawda? To jak to jest w tych dniach? Czy wy rzeczywiście czujecie, że w waszym mieście tak dużo się dzieje? Czy na przykład próbujecie też konkurować z konkursem chopinowskim? Przede wszystkim nie konkurujemy, tylko oddajemy ofertę, która jest, myślę, że wyjątkowa, dlatego że nie tylko może przez sam fakt, że przyjeżdża 250 pianistów z 12 krajów, powoduje, że ta oferta jest na tyle ciekawa, że ktoś potrafi pokonać tysiące kilometrów, żeby znaleźć Sanok na mapie, zobaczyć, że jest w Bieszczadach i znaleźć połączenie, które spowoduje, że do Sanoka trafi. Ta oferta wydaje mi się, że jest wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że oprócz takich standardowych lekcji mistrzowskich, wykładów, zajęć z kameralistyką, mają również możliwość grania z orkiestrami. To się bardzo rzadko zdarza, że
Młodzi ludzie w szkołach mają do dyspozycji orkiestrę. Często tak nie jest, często grają z drugim fortepianem. Tu natomiast mamy zespoły kameralne, mamy orkiestrę, mamy symfoniczną orkiestrę i to, że ci młodzi ludzie z tymi orkiestrami jeżdżą, bo myślę, że warto podać taki fakt, że w przeciągu tego niespełna tygodnia gramy 33 koncerty w 16 miastach i gramy od Bydgoszczy przez Warszawę, Kraków, Kielce po Słowację i tych koncertów naprawdę jest sporo. I tam ci młodzi ludzie mogą te wszystkie doświadczenia zdobyte na forum pianistycznym dzielić i jakby sprzedawać, sprawdzać, czy te wszystkie wiadomości teoretyczne sprawdzają się również w praktyce. Obecność tak znakomitych mistrzów, a mamy, trzeba powiedzieć, trzech laureatów konkursu Chopinowskiego. Mamy Kevina Kennera, mamy Takashi Yamamoto i mamy również Indicza, Gin Indic z Francji przyjechał również do nas. No i juror konkursu Chopinowskiego, Andrzej Jasiński, który podsumowuje to, że tak wartość tego forum jest znacząca. No w tym roku przede wszystkim hasło 3 razy B i między innymi Zbigniew Wodecki, który będzie przekonywał nas do tego, że tak, trzeba zacząć od Bacha, prawda? Tak. Kogo możemy się jeszcze spodziewać? 3 razy B dlatego, że właśnie Bach, Beethoven i Brahms to są właśnie trzech wielkich twórców. My staraliśmy się również to oprzeć, osią tego jest Beethoven, dlatego że Konstanty Wileński znowu dostał od nas zaproszenie. Poprosiliśmy go o to, żeby przygotował wariację na temat Beethovena, bo znając z doświadczeń właśnie takich, że robił wariacje na temat Mozarta, Chopina, na temat Brahmsa, na temat Gershwina czy Rachmaninowa. W tym roku właśnie przygotowuje odsłonę beethovenowską, właśnie takim niby klasycznym jazzowym prezentacji. No właśnie, ta jazzowa prezentacja, czy w ogóle te nowoczesne aranżacje, to jest tak, że wy trochę klasykę próbujecie pokazać w inny sposób? Czy to nie będzie jakoś burzyć tych, którzy są przyzwyczajeni do tych klasycznych brzmień? Wydaje mi się, że ta oferta, którą przygotowaliśmy, chcieliśmy, żeby ona była szeroka, dlatego mamy dwóch pianistów, czyli tak jak mówiłem, Kevina Kennera i Takashi Yamamoto, jako dwóch takich pianistów bardzo sławnych, utytułowanych. Mamy ofertę Konstantego Wileńskiego, który gra klasycznie na jazzowo. Mamy ofertę właśnie, o którym Pan wspomniał, Zbigniew Wodecki, czyli z przymrużeniem oka, prawda, muzyka klasyczna, jednocześnie popowa i taki koncert Forum Miasta, który organizujemy razem z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim tutaj w Rzeszowie. Ireneusz Krosny, który muzycznie, a właściwie pantonimicznie, tej muzyki będzie oczywiście zupełnie w innej odsłonie ta muzyka się pojawi na prezentacji Renusza Krosnego. I kończymy wszystkimi koncertami Beethovena symfonicznie, orkiestrowo, z wielką pompą, z wielką galą. Myślę, że ta oferta jest na tyle bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie. A w tej bogatej ofercie oprócz koncertów, o których Pan wspominał, także różne kursy, prawda? Również tak. Walka o Złote Parnasy, czyli o te najważniejsze statuetki tego forum. Tak. Proszę coś więcej powiedzieć. Ta walka jest dosyć fajna, bo to nie jest jakby typowy konkurs, że ci pianiści przyjeżdżają, stają w szranki, wychodzą na scenę, grają swoje utwory. Tylko Złoty Parnas dostaje każda właściwie indywidualność forum. Ona się musi sprawdzić w wielu bojach, bo i na koncertach wyjazdowych, i na koncertach tych scenockich, i na lekcjach mistrzowskich również. Mistrzowie muszą powiedzieć, tak, jest wyjątkowy, on świetnie rozumie, świetnie łapie. Jest to niezwykły materiał na to, żeby w przyszłości być wielkim człowiekiem, wielkim artystą. Warto go wyróżnić, warto go pokazać. I takie trzy osobowości staramy się jakby wysłupać z tego i później je promujemy. Później w związku z tym, że Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury ma wiele kontaktów zagranicznych, współpracujemy przecież i z Litwą, i z Ukrainą, z Moskwą, i z Słowacją. Potrafimy tych ludzi po prostu wysyłać, dać stypendium, dać koncerty. Wielość nagród na tym właśnie, a szczególnie właśnie takich koncertowych jest tak znacząca, i że ci młodzi ludzie walczą o to, żeby pojechać, żeby zagrać, żeby się podzielić tym, co wypracowują w swoich czterech ścianach przy swoim ukochanym fortepianie. Czy to jest tak, że młodzi ludzie właśnie dzięki takim wydarzeniom utwierdzają się w przekonaniu, że muzyka to jest coś wyjątkowego, że warto iść tą drogą? Czy wy czujecie, że spełniacie taką misję ważną? Wydaje mi się, naszą misją jest przede wszystkim to, żeby młodemu człowiekowi pokazać odpowiedzialność, dlatego że w tych czasach to nie jest tak, że młody człowiek to tylko wirtuoz, on jest właściwie, no właśnie, sportowcem swojego instrumentu, ale mówię mu, słuchaj, i to, że dzisiaj potrafisz, że jesteś sprawny, że twoje palce są młode i potrafi i zwinne, musisz uważać. Dlatego obudowuję to również takimi zadaniami, wykładami na temat zdrowia, na temat fizjologii gry. Przyjeżdża specjalnie pani doktor Machowska, która mówi, która ma spotkania z pianistami, którzy przychodzą z problemami. Mówią, coś mi palec nie działa. Po 16 latach pracy ja właściwie powinienem zacząć karierę, a co się dzieje nie takiego z moimi rękami, z moim kręgosłupem, coś mnie boli. My mówimy dzisiaj, słuchaj, uważaj, nie możesz tak siedzieć, nie możesz tak ćwiczyć, musisz zwrócić na to uwagę. A z drugiej strony pokazujmy
podbudowujemy tych młodych ludzi biznesem, dlatego że to, że on gra, że jest zdrowy, to jeśli nie potrafi obudować tego jakiś program, jakiś pakiet atrakcyjny, to właściwie się nie sprzeda. My jako organizatorzy również oczekujemy od artystów, że on przyjdzie z pomysłem. Mówi, mam pomysł na siebie, potrafi zagrać koncert taki albo inny, prawda? Czy grupa Mozarta gra klasycznie, a jednocześnie bardzo rozrywkowo. I wiele takich przykładów. Mieliśmy na przykład tutaj koncert państwa szafrańców, którzy grali na kieliszkach, czyli harfie szklanej. Wszyscy mówią, wow, na kieliszka można grać wirtuozowską. Można. Jest to bardzo ciekawe, czyli mówi, w tych czasach trzeba mieć pomysł na siebie i my tym ludziom pomagamy. Mamy tutaj specjalistów, mamy Maksymiliana Bylickiego, który jest, wielokrotnie był prezesem wielkich firm w Polsce, działał również w Centrum Edukacji Artystycznej i on potrafi spojrzeć zupełnie inaczej, a jednocześnie z pianistą. I mówi, słuchaj, nie możesz tak na skróty, musisz kompleksowo do tego podejść. Powiedział pan, że w tych czasach trzeba mieć pomysł, ale czy trzeba mieć także pieniądze? Ja zapytam o tę sferę, ponieważ to jest, myślę, ważne. Niektórzy twierdzą, że no tak, żeby pójść na taki koncert, czy żeby wziąć udział w takim kursie, trzeba mieć pieniądze. Rzeczywiście tak jest? Na pewno tak. Z tym, że niektórzy się śmieją, mówią, że pieniądze leżą na ulicy. To prawda. Często tak bywa, właśnie tylko ci podnoszą, którzy mają pomysł, którzy te pieniądze zauważą, którzy znajdą jakby klucz, wytrych do tego, żeby te pieniądze pozyskać. Ten pan Bylicki, o którym właśnie wspomniałem, będzie mówił właśnie o crowdfundingu, czyli właśnie o funduszach, które są, programach, które są właśnie dostępne dla wszystkich, ale dla tych, co mają pomysł, nie dla tych, co siedzą i mówią, no właściwie nic się nie da zrobić. I my staramy się te drzwi otworzyć, właściwie młodych ludzi zachęcić do tego, żeby właśnie inaczej spojrzeli troszkę na swoją pracę, bardzo kompleksowo. Wspomniał pan, że to w sumie 16 miast. Czyli poza Sanokiem, gdzie jeszcze takie ciekawe wydarzenia będą miały miejsce? Posłużę się ściągą, bo tego jest naprawdę dużo. Więc tak jak powiedziałem, zaczynamy od Bydgoszczy, przez Kraków, Kielce, Szczawnica, gramy w Stalowej Woli, w Jarosławiu, Strzyżowie, w Jaśle, w Krośnie, w Sanoku, naszym ulubionym, Zagórzu, Ustrzykach Dolnych, Cisnej i przejeżdżamy przez granicę słowacką i gramy w Sienniku, Bardejowie i kończymy wszystko w Warszawie. Ja wyczytałem także, że w tym roku poszukujecie osobistości, tak, tego forum, czyli ktoś, kto wykaże się najbardziej. To co trzeba zrobić, żeby się wykazać, żeby zdobyć właśnie taki tytuł osobistości? Motywacją również jest to, że dostaliśmy od prezydenta Andrzeja Dudy wieczne pióro właśnie dla osobowości forum i to też powoduje, że musimy znaleźć znowu taką osobę, która na to pióro wieczne prezydenta zasługuje. Więc myślę, że na pewno to jest to, o czym powiedziałem, że na pewno musi się wykazać na wszelkich płaszczyznach. To nie może być tak, że gram i już, tylko właśnie musi mieć coś w sobie i inteligencję, i wrażliwość, i jakąś perspektywę działania, bo to myślę jest ważne. To my w takim razie bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na to forum. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. No i cóż, proszę Państwa, zobaczmy teraz przedsmak tego, jak to forum wygląda. Już teraz u nas w programie cząstka tego, co się wydarzy. Dziękuję. To było, proszę Państwa, krótkie spojrzenie na nasz region, a to był program Popołudnie z TVP3 Rzeszów. My tradycyjnie jednak żegnamy się z Państwem muzycznie. Na koniec wschodząca gwiazda muzyki Disco Dance, zespół Chantel, który gra już od kilku lat i na swoim koncie ma wielkie hity. Największy przebój Chantel, A Ty Daj, 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 na YouTubie obejrzało już ponad 1 000 000 osób. Już jutro zespół będzie gościem naszego popołudnia, a u nas już za chwilę wspomniany przebój A Ty Daj, Daj, Daj. Przypominam Państwu, dziś główne wydanie aktualności o godzinie 18:30, a jutro w naszym
naszym poranku, które rozpoczyna się o godzinie 7 rano, tematem głównym będą obchody Narodowego Dnia Języka Polskiego. Gośćmi Anny Tomczyk będą dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie pani Barbara Chmura oraz językoznawca profesor Kazimierz Orzuch. Początek godzina 7, my spotykamy się jutro o godzinie 19, a teraz Chantel. Dobrego wieczoru i do zobaczenia. Myślałem, co mi szkodzi, pręży się i mnie uwodzi. Poczekałem kilka chwil, zaraz chyba będzie dym, bo się sprawa już wydała, że nie tylko mnie kochała. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak. A ty daj, daj, daj wszystko co najlepsze mi, nie zapomnę cię, bo ty kradniesz moje sny. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak. A ty daj, daj, daj wszystko co najlepsze mi, nie zapomnę cię, bo ty kradniesz moje sny. Przecież nie jest aż tak źle, znów uwiedzie cię na pewno i obieca też nie jedno. Co mam zrobić tego nie wiem, przecież ona czeka tam. Chyba jednak nic nie zmienię, bo ja kocham ją szalenie. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak. A ty daj, daj, daj wszystko co najlepsze mi, nie zapomnę cię, bo ty kradniesz moje sny. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak. A ty daj, daj, daj wszystko co najlepsze mi, nie zapomnę cię, bo ty kradniesz moje sny. Daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak. A ty daj, daj, daj wszystko co najlepsze mi, nie zapomnę cię, bo ty kradniesz moje sny. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak. A ty daj, daj, daj wszystko co najlepsze mi, nie zapomnę cię, bo ty kradniesz moje sny. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak. A ty daj, daj, daj wszystko co najlepsze mi, nie zapomnę cię, bo ty kradniesz moje sny. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak. A ty daj, daj, daj wszystko co najlepsze mi, nie zapomnę cię, bo ty kradniesz moje sny.